Cześć. Pewnie nie poznajesz mnie zza tej maseczki. Jestem Artur i możesz kojarzyć mój głos z serii Topowa Dycha. Już od jakiegoś czasu przygotowuję się do laserowej korekcji wzroku. Jeśli tak jak ja, chciałbyś na stałe poprawić swój wzrok, pewnie masz mnóstwo pytań. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o tym, jak wygląda wizyta kwalifikacyjna w klinice Optegra. Gotowi? Pamiętajcie, że przed wejściem zakładamy maseczkę i dezynfekujemy dłonie. Klinika dba o nasze bezpieczeństwo w czasie COVID-u, m.in. ograniczając liczbę pacjentów i dbając o sterylne warunki w klinice. Zacznijmy od tego, kiedy należy zgłosić się na wizytę. Jeśli jesteście zdecydowani na zabieg lub chcecie sprawdzić, czy się do niego kwalifikujecie, to dzięki niej będziecie mogli się dowiedzieć, jaka metoda laserowej korekcji wzroku jest dla Was odpowiednia. Wymagana jest do tego seria 24 specjalistycznych badań oraz rozmowa z lekarzem okulistą. A jakie są wymagania? Musicie mieć ukończone 21 lat, nie być w ciąży, nie mieć stanu zapalnego oczu ani stożka rogówki. Wasza wada wzroku musi być stabilna przez minimum 12 miesięcy. Jeśli nosicie soczewki kontaktowe, przed wizytą będziecie musieli na jakiś czas przerzucić się na okulary. Wszystkiego dowiecie się w trakcie zapisów. Sama kwalifikacja trwa od 1,5 do 2,5 godziny. Na pierwszą wizytę warto zabrać ze sobą aktualnie używane okulary, ostatnie recepty okulistyczne czy listę przyjmowanych leków. Na początku, poza formularzami związanymi z koronawirusem, będziecie musieli wypełnić ankietę dotyczącą waszego zdrowia. Następnie zostaniecie poddani serii badań, w tym m.in. komputerowemu badaniu wady wzroku, aberrometrii czy badaniu dna oka, dzięki czemu będzie można ocenić naczynia czy obwód siatkówki. Nie ma się czego bać, wszystko jest bezbolesne. Podczas badań wasze źrenice zostaną rozszerzone, wskutek czego przez 3-4 godziny po wizycie będziecie mieli nieostre widzenie. Lepiej pomyślcie o taksówce lub o tym, żeby ktoś was odebrał. Po wykonaniu serii badań lekarz zapyta was m.in. o takie rzeczy, jak wykonywany zawód czy hobby. Tylko zebranie pełnej informacji na temat waszego trybu życia wraz z analizą wyników pomiarów pozwoli mu zaproponować odpowiedni zabieg. W trakcie konsultacji otrzymacie wszystkie informacje na temat tej metody i rekonwalescencji. A po wizycie kwalifikacyjnej możecie od razu zapisać się na zabieg. Czasami wolne terminy dostępne są nawet następnego dnia. Ja pożegnam się ze swoimi okularami już wkrótce, co także będziecie mogli zobaczyć w mediach społecznościowych Optegry. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, dajcie znać w komentarzach. Cześć!